Krystyna Wójcik macha ręką, która bywając ze swoimi artystami w podkarpackim Kamieniu, gdzie się odbywały przeglądy ogólnopolskie harmonikarzy, postanowiła, że w Modliborzycach zrobimy przegląd dla harmonikarzy bardziej amatorów, ponieważ do Kamienia przyjeżdżali mistrzowie, chociaż nie tylko, no ale z całej Polski zwykle to byli już w zasadzie zawodowi muzycy, niekoniecznie zarabiający w ten sposób, ale już grający na określonym poziomie. I oczywiście nasz przegląd, jak Państwo doskonale wiecie, od 2006 roku stał się przeglądem wojewódzkim, bo najpierw był w randze powiatowej. Zaczęli się pojawiać muzycy, którzy grali poza harmoniką ustną również na liściu, na grzebieniu, na butelce i oczywiście znany nasz miejscowy okaryniarz, który dzisiaj nie mógł przyjechać, a zwykle u nas bywa. Może tak, przedstawię jurorów. Przede wszystkim Bartosz Łęczycki, mistrz harmonijki, doskonale Państwu znany. I też jak sprawdziłem, dzisiaj jest 16 raz jurorem na naszych przeglądach, więc tylko na 5 nie mógł być obecny. I Franciszek Kamiński, nasz kapelmistrz i instruktor muzyki naszego ośrodka kultury, który też nie pierwszy raz zasiada wśród jurorów tego przeglądu. Serdecznie witam przede wszystkim uczestników, którzy przyjechali z różnych części naszego województwa, nie tylko z terenu powiatu janowskiego i ościennych. Będę się posiłkował zapiskami. I przegląd od pierwszej edycji jest współorganizowany przez Urząd Miejski w Modliborzycach oraz Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. I dzisiaj starosta janowskiego pana Artura Pizonia reprezentuje pani Joanna Rudnicka, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Witamy serdecznie. Z kolei gminę reprezentuje przewodniczący Rady Miejskiej, pan Adam Kapusta. Witam również naszego nowego radnego Rady Miejskiej, pana Mateusza Rudnickiego z Modliborzyc. Mamy również, poza tym, że próbujemy też nagrywać nasz przegląd, mamy również przedstawicieli lokalnej prasy, a więc pani Anna Sosnówka, Panorama Powiatu Janowskiego i oczywiście pani Katarzyna Pyć, redaktor Wieści Gminnych z Modliborzyc. I proszę Państwa, jak doskonale wiecie, przypomnę tym, którzy jeszcze nie byli, jak nasz przegląd przebiega. Więc najpierw wystąpienia konkursowe. Prezentujemy 3 utwory, w tym przynajmniej 1 melodię ludową. Po czym w trakcie obrad jury, ja bardzo zachęcam, oczywiście będę na zakończenie części konkursowej o tym wspominał, ale sami doskonale wiecie, zapraszamy na scenę wszystkich grających do wspólnego grania, śpiewania, żebyście Państwo sobie ten czas obrad wypełniania dokumentacji umilali jakoś. No i po zakończeniu oczywiście i wręczeniu nagród będziemy tutaj mieli mały poczęstunek na sali, czyli wszystko tak jak zwykle będziemy się starali. Wiem, że nie mamy jeszcze kompletu zgłoszonych uczestników, ale mam nadzieję, że dotrą